Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torii 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Lecimy dzisiaj dalej, tak jak powiedziałam wam w ostatnim odcinku, myślę, że będziemy kierować się teraz w przeciwną stronę, w stronę, którą tutaj w sumie przyszliśmy. Tutaj są piraci, oni nie będą chcieli i tak ze mną rozmawiać, więc myślę, że na spokojnie. Właśnie zjadłam bagienne zielenie, o to mi chodziło. Chciałam sobie zmienić pancerz. Tutaj może coś być po drodze. To chyba przez to, że zjadłam bagienne ziele, to mamy slow motion. Nie chciałam tego robić. No cóż, trudno. Ale chyba przez przypadek to zrobiłam. Dobra, przeżyjemy. Naprawdę nie chciałam go zjadać. To był istny przypadek, że je zjadłam. Dobra, zaraz ten efekt powinien minąć. Chciałabym zobaczyć, co tutaj jest na dole koło tego jeziora, bo może tutaj coś być ciekawego. A także przejść się właśnie tutaj też po tej okolicy i zobaczyć tutaj na przykład, czy coś jest na górze, czy nic nie ma. Nie powiem, to slow motion mnie irytuje. Mam nadzieję, że tutaj żaden pirat nie siedzi. Wygląda na to, że nie. Czy coś jest przy ognisku? Czy mi się wydaje? Wytrych. No, może się to przydać. Sama nie wiem. Zobaczymy. Tutaj nic nie ma, chyba że coś znajdziemy. Wiecie, możemy sobie tutaj okolice właśnie sprawdzić i nie powinno być z tym większych kłopotów. Zobaczmy. Jak już zwiedzamy, no to już zwiedzamy całkiem. Premia za wyczyn dalej otrzymana jest przez nas. Zanim sobie zanurkujemy, to oczywiście chciałam sobie troszeczkę, jednak mimo wszystko, żeby mieć full powietrza. Chyba i tak mi się to nie udało, ale to nic. Zaraz będziemy w jaskince, z tego co mi się kojarzy. Jest tutaj jaskinia? Jest tutaj topielec, którego chyba zaproszę do wody, bo widzę, że się na mnie sam triggeruje, a i tak mi nic tutaj w wodzie nie zrobi. No chodź, chodź. To nic osobistego. Będzie bardzo miło, jak przyjdziesz wziąć ze mną kąpiel. Ała, no! Okej, to nie wygląda dobrze. On się troszeczkę, widzę, przybagował mimo wszystko. Aha, i tak wylazł, dobrze. Fuck my life. Jeszcze mi brakuje tutaj... No tak, korzystaj sobie. Spam mi robisz, no cholero jasna. Nie wiem, wytłumaczy mi ktoś, dlaczego broń dwuręczna jest tak oporną bronią. Powiem wam, że jak się zdenerwuję, to naprawdę chyba sobie zmienimy na miecz krótki, wiecie, bo ja to jednak chyba... To nie dla mnie. Bo mnie to po prostu doprowadza do jakiejś gorączki. Okej, ogniste ziele. Czy coś tu jeszcze będzie? Nie mam pojęcia. Coś strzelam, że nic szczególnego. Ale chyba warto... O, proszę bardzo, sztaw królewski. No dobra, sztaw królewski jest spoko. Pod warunkiem, że będziemy się bawić w alchemię. Tu jest jakiś szkielet. On nic przy sobie nie ma. Pokazujesz mi tylko nędzne mięso kopacza. No dobrze. Słyszę tu pielca kolejnego. Tu jest bełt w ogóle. Nie wiem, gdzie ten topielec jest, ale go słyszę. Nie wiem, nieważne. Wypłyniemy sobie w takim razie na powierzchnię. I sprawdźmy, czy tutaj coś jeszcze znajdziemy. Muszę się znowu wyleczyć. Powiem wam, że ta broń dwuręczna to naprawdę ładna, zacna broń. Gdzie ten topielec się striggerował? Chyba na górze. Ale po prostu ja mam nerwicę, jak ja mam się tym bić. Chociaż powiem szczerze, że ja w ogóle nie lubię walki w Gothicu 2. Zdecydowanie wolę jedyneczkę pod tym względem. Tam chyba będziemy mogli wejść. Dobra, wrócę do mojej zajebistej broni. No jak już chciałam grać pod dwuręczną, no to już grajmy. Muszę sobie kupić faktycznie jakieś rzeczy. A, nie chciałam wody otwierać. Chciałam serek. No dobrze. Ale woda chyba też mi dała żyćko. Tak, 8 punktów trafień. No dobrze, mamy full HP. O to wręcz mi chodziło. Wow. Przejdźmy w takim razie tędy. Może coś tu będzie ciekawego, fajnego, nie wiem, cokolwiek. Tutaj mamy coś. Nie wiem, czy możemy tu wejść, czy nie możemy. Dobre pytanie. Zaraz się przekonam, czy dostanę zawału, czy nie. Tak, coś sądziłam, że tutaj tak łatwo nie będzie. Dobrze, że się zapisałam, czyli nie jesteśmy w stanie tutaj wejść. Ewentualnie możemy spróbować jeszcze iść sobie na shifcie, tylko nie wiem dlaczego szybkie, nie mam wolnego chodzenia na shifcie. Dobrze, na razie zostawmy w takim razie to miejsce. O nie, bezi. Dobra, i tak się muszę wczytać jeszcze raz. Masakra, moi drodzy. Dobra, tam nie wejdę. To wejdźmy sobie tak, żeby od strony wody tutaj wyjść. Bo też się tam zbagowałam na tej skale i nie było miło. Czy tutaj coś żyje? Oho, słyszę jaszczurkę. Która się zablokowała. A ja nie mam łuku założonego, dobra. Cześć jaszczuro. Okej, ona się tu baguje w tym krzaku. O, odbagowała się. No dawaj. No i dlaczego ona mnie tak obiła? Bo mogła, kurwa, nie? No właśnie, bo mogła. O proszę bardzo, amulet. Co to za amulet? Jest na nim wygrawerowane imię Bones. Okej. To fajnie. Nie sądziłam, że znajdziemy tutaj taki amulet. No dobrze. Dzień dobry, krwiopijce. Dobra, spróbuję się może zmierzyć z jedną. Okej, trafiłam ją niewidzialnym ciosem. Najlepsze, co się da zrobić. Muszę sobie zrobić save, bo oczywiście znów nie mam życia. Bo tak. Nie chcę też, żeby się od razu te cerbery na mnie rzuciły, bo to jest inna jakby sprawa. Dobra, fajnie. Dobra, spróbujmy z tymi cerberami. Ich tam są chyba 3. Dobrze widzę. Si. One i tak przyjdą w grupie, więc nie mam czym się raczej martwić. Z tymi cerberami całkiem ładnie. Podoba mi się, że w dwuręczniaku widać ten... Tak, a nie było z mięsa? Naprawdę? Podoba mi się, że w broni dwuręcznej wchodzi ten niewidzialny cios. Czy tam jest to pielec? Już wiem, co się na mnie striggerowało, nie? Dobra, zjedzmy trochę mięskopacza. I tak z ciekawości... Czy się coś stanie, jak sobie ten amulet założę? Nie, nic się kompletnie nie dzieje. Dobra, tylko zdejmę. Czy ten topielec może przyjść sam? Czy nie za bardzo? W ogóle to są te piekielne topielce jeszcze. Mroczne, piekielne. Jak przyjdzie jeden, to będzie dobrze. Dobry. Okej, fajnie. Ała. Paskudo. Dobra. Najlepiej jest je trzymać na dystans. Właśnie to jest ten plus też z broni dwuręcznej, że ona właśnie trzyma na dystans. Nie ma innej opcji. Tam już chyba nie ma żadnego topielca, tylko ten jeden został. Dzień dobry, panie topielec. Dobra, z tym poszło naprawdę przyjemnie. Dobrze, czy tutaj coś jeszcze żyje na tej górce? Chyba nie. Czyli te topielce się po prostu striggerowały tam z góry, mówiąc wprost. Tu mogę przejść, ale to nie wygląda dobrze. No chyba i tak nic nie ma. Także, moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj zwiedzenia ciąg dalszy. Boję się tylko, że teraz będzie tylko gorzej. Wracamy w sumie do obozu paladynów, mówiąc wprost. Tutaj były szkielety, dobrze, że już ich nie ma, że szedł tutaj jednak z nami Diego. Bez niego byłoby krucho. Tam w tej jaskini byłam, tylko że nie miałam chyba kluczy. W sensie z tego, co mi się kojarzy, to byłam tutaj w tej jaskini, ale po prostu nie miałam jak otworzyć skrzynek, bo nie miałam wytrycha. Tylko nie wiem, czy mi się dobrze kojarzy. Ale tak coś mi świta. Możemy w takim razie tutaj wejść i podejrzewam, że tą skrzynię teraz powinna móc otworzyć. Czemu to są dalej gobliny? A to my już się nie pożegnaliśmy? Jakieś dwie przybłędy się tu przypamiętały. Tak czy inaczej... O, ja widzę, że ja nie zebrałam tutaj tego. Co, ja tu nie weszłam do końca? Niemożliwe. Nie wiem. Tak czy inaczej mamy kufry 2 do otworzenia. Czyli w sam raz. Dobra, zacznijmy od tego. Prawo, nie. Lewo... Kurwa, lewo, prawo, prawo. Aha, po prostu lewo, prawo, prawo, dobra. Tu były bełty. Już niech będzie te 2 wytrychy, to mi tam... Gorzej jak teraz mam 1 wytrych, ale mam na pewno więcej. Lewo, 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 prawo. Okej, dobra, walić. 2 wytrychy dostałam, mamy 50 sztuk złota, to się przyda. Potrzebujemy tam piratom zapłacić 200 i gościu chce 2 bryłki rudy. Tylko nie wiem teraz, czy on chce i to aktualnie, czy nie. Dobre pytanie, bo on tak trochę zagmatwał, bym powiedziała. Bo raz powiedział jedno, a potem dodał to drugie. I w sumie teraz nie wiem, co typ chce. Ale chyba chce też te 2 bryłki. No a ja mam na razie bryłkę tylko jedną. No dobrze. Czy tutaj coś jest? Raczej nie. W ogóle, no tak też sprawdzam, bo my tutaj biegliśmy, jak było tak w sumie ciemnawo. Nie żeby coś. Ale już był wieczór wtedy tak naprawdę. No i dobrze, jesteśmy już praktycznie pod siedzibą... A nie, przepraszam. W sumie jesteśmy blisko doliny, moglibyśmy podejść pod tych orków, ale nie wiem, jak to się będzie nam kalkulowało. W sumie możemy wejść tutaj, zobaczyć, jak tutaj się wszystko... Jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, są cerbery. Czyli nie ma tragedii. Tamten jeden cerber to chyba dostał downa jakiegoś. A, po prostu się na mnie nie rzucił, no dobrze. Dobra, i tak niestety dostałam, ale przynajmniej też go trafiłam. Dobra, no. Save'ów robię, co nie miara. Logiczna sprawa. Tutaj można chyba coś znaleźć. Oprócz roślin coś znajdę niezbyt. ale możemy sobie rzucić na dolinę okiem. No dobrze. No to chyba nie będzie głupie, żeby sobie po prostu tam zejść, tylko myślę, którędy będzie lepiej iść, bo jedna droga niebezpieczna i druga, ale jesteśmy już w miarę tacy przygotowani. Teraz bardziej mam kłopot z tym, czym się będę leczyła, czyli z leczeniem, a nie z samym, no, a nie z samym chodzeniem tutaj, no ale... Okej, kolejny topielec. Nie wiem co topielec robi w takim miejscu, ale może ja po prostu nie będę się odzywać. No dawaj, topielcu. No i tak musiał mnie zdążyć uderzyć. Dobra, kryt wchodzi lepiej. To jest na plus i to jest na pewno taka sprawa. Dobra. Czy ja mam na sobie pancerz piratów? Chyba już nie mam. Chyba zmieniłam na pancerz bezimiennego. Mamy mało życia, ale możemy skoczyć, jeżeli nam się uda dojść z takim życiem. O Boże Święty, to nie zabrzmiało dobrze. Idę stąd. O fakt, to jest ogar. Bo ty się coś teraz pewnie pojawiło, jakieś stworzenie Beliara, tylko... A, Cerber, tak? O, dzień dobry. Tam jest ogar na dole i to mi się bardzo nie podoba. Bo ja coś czuję, że z ogarem to sobie raczej rady nie dam. A, to jest na manę. Nie chcę na manę. Chcę punkty trafień. Ognista pokrzywa, ziele. To roślinę zjedzmy. Muszę sobie kupić mikstury. Może u Neorasa też będziemy w stanie kupić. W sumie byłoby to dosyć no, normalne, że tak powiem. Mam mięso, tylko muszę sobie je też usmażyć. Dobra. Jak widzicie, ekwipunek mi się kruszy. Nie przejmujemy się tym. Zwiedzamy dalej. Boję się, że ten ogar to będzie dla mnie zabójstwo. Ale to lepsze niż cieniostwór. Dzień dobry. Dobry, proszę mnie zostawić. Tutaj jeszcze możemy wejść w miejsce, gdzie wcześniej był Kłachodron i jego grób. Może coś tu wyjść też ciekawego. O Matko Boska, tam nie idziemy na pewno. O Boże. Chociaż no ten ogar też nie brzmi za dobrze. Może mnie nie zauważy, jak myślicie? Zauważy mnie, czy nie? Na bank mnie zauważy. Ajajaj. Dobra, udało się przejść. Gorzej jak tu będą szkielety gobliny. Czarny goblin, dzień dobry. Robimy rozróbę. Goblinie. Bądź goblinem gdzie indziej. Dobra, ten ogar na szczęście się na mnie nie rzucił, więc jest jakaś szansa, że przejdziemy normalnie koło niego. Chociaż ja chyba właśnie idę w jego stronę. Bo się tak wpieprzyłam głupio. Nic tu nie ma. Dobra, tu była tylko laga. Dobra, ale całkiem nieźle nam idzie, tylko kwestia tego, że mało mam życia. Mało mam rzeczy, żeby się leczyć. Tak, ja właśnie idę w stronę tego ogara. No dobra, możemy spróbować się z nim zmierzyć. Najwyżej przejdziemy zaraz jakąś inną trasą. Może nie zginę, może go nawet pokonam. Bo się nie rzucił na mnie. Nie, nie rzucił się. Tu są tylko cerbery. Okej, i topielec, ale to zaraz. Dzień dobry, poczekajcie chwilę. A sporo was tu jest. A nie, kolejne 3 cerbery. Gdzie mój kryt? Wcześniej tak ładnie było, bezi. Kryta byś... O matko. Mów se, babo, nie? A, bo tam już ten ogar jest. One mnie zaraz zagryzą. Nie wiem dlaczego, ale nagle kryt mi żaden nie chciał wejść, także... Lipa. Dobra, ale udało mi się przejść obok tego ogara, tak żeby mnie nie zaatakował. Nie wiem, czy to jakiś błąd, czy on po prostu... Nie, po prostu mnie olał, nie? Dzień dobry. Tu jest gdzieś jeszcze jakiś topielec, bo na mnie coś tu mruczy po tej stronie. Dobra, z was i tak nic nie ma. Ach, tu jesteś. Możemy tak z dala od twojego kolegi, bo to byłoby bardzo miłe, wiesz? No dawaj. A, bo jeszcze drugi przyszedł. Dobrze, fajnie. Bezi... O matko, o Boże. Jezu, tak, kolejny poziom. Niewiarygodne. Ej, nie, naprawdę. Powiem wam, że jest całkiem nieźle, jak się tak na wyprawę wybrałam i zaczęłam to wszystko wyżynać, nie? To jest całkiem nieźle, nie jest najgorzej. Zaraz się pójdziemy pod chatę Neorasa przespać. Tylko najpierw ten topielec zasrany. No chodzisz tu. No chodź tu. Tam jeszcze krwiopijce chyba widzę. Tak. Ale na spokojnie. Jesteśmy też koło piedestału w ogóle, czyli będziemy sobie mieli oczyszczone to wszystko, a potem tylko przyjdziemy... pokonam tego topielca, czy się dam po obi... Bezi... Spamer. No myślałam, że zdążę machnąć, nie zdążyłam, przykre. Szczególnie, że zrobił mi nagle spam na twarz. Czy tam jest golem na górze? Bo to tak zabrzmiało, jakby był. A być może... Dobra, wiecie co, wyleczę się, tak żebym miała więcej jednak tego HP. Może u Neorasa uda nam się też mięso usmażyć, to już będzie wtedy też dobrze. Myślę, że dać sobie w siłę ten poziom, czy w broń, czy w ogóle zostawić sobie te punkty na coś innego. Nie mam pojęcia. Dzień dobry. No dobra, trochę mnie obił. Już się tym nie będę tak przejmować. Dobra, jesteśmy tu, w tym miejscu. Na mnie się już krwiopijca odpaliła. No nie przejmujmy się tym zanadto. Pięknie. Czy tutaj coś dalej jest? No tam dalej możemy się udać. Ale na razie bym tego jednak nie robiła. Tutaj powinien mieszkać brat Xardasa. Widzę, że ma patelnię. Wow. Mogę usmażyć wszystkie? Tak, to usmaż. Dziękuję. Ale nie, całkiem nieźle dzisiaj. Dzisiaj na ekspieniu... o, jakiś kuferek. Ten ogar mnie zastanawia, czy ja bym była w stanie go zabić. No wydaje mi się, że mogłabym być w stanie. Wytrychy i 100 sztuk złota. Dobra, czyli złoto dla piratów już mam, można powiedzieć. Tak w sumie też. Tutaj widzę, że masz cierwojady jakieś, nie ten teges, które nie powinny tu być. Dobra, chodźmy może najpierw jednak do Neorasa. Nie wiem, czy mogę coś z nim pogadać, czy nie za bardzo. Brat Xardasa ma tutaj rogową muszlę, starą monetę. Starą monetę możemy oddać. Dobra, zaraz z nim porozmawiam, tylko pójdziemy w kimę. O, dzień dobry. Widzę, że spaliśmy razem. Nie, Bezi, nie kładź się. Jaj. Koniec. Już nie śpimy, Bezi. Już nie ma. Dobra. Mogę z nim pogadać? Coś ciekawego mamy do obgadania? Jesteś magiem? Chodzi ci o to, czy też się zajmuje czarną magią jak Xardas? Coś w tym stylu. Nie jestem nekromantą, ale znam parę sztuczek. No i Xardas dał mi ten budzący grozę strój. Mało kto ma odwagę wyjść mi drogę. Okej, chyba już o tym rozmawialiśmy, mi się coś kojarzy. Dobra, czyli z nim nic. Tam jest jakieś ognisko, to tutaj będą ci orkowie. Fajnie by było, bo byśmy załatwili to. Dobra, mogę jednego. Chociaż one pewnie będą na takim samym etapie jak... Cerber. No dobra. Dawaj dziubie. Bezi, fajnie, że ci kliknęłam, żebyś się ruszył, a ty miałeś to totalnie w dupie. Dobra. Wow, jest z was miecho. Sobie tam widać te jaszczury, tam gdzie chciałam się wbić. To nie było najmądrzejsze moje posunięcie, no ale skąd ja mogłam wiedzieć, że tam takie dziadostwo jest? Dobra, deszczik polny. Co wy na to, żebyśmy tam zeszli na dół? Na pewno się da. Jasne. Dobra, ale jesteśmy na w miarę dobrej pozycji. Czy tam będą ci orkowie? Dobre pytanie. Ja bym się tam w sumie przeszła. I sprawdziła to, bo mi się wydaje, że mogą tu być. Tak, widzę jakichś orków. I Beljar coś mi przyzwał. Okej, to... Cześć, panie topielec. A, bo ja mam trochę znowu mało HP, tak? Czy oni mi pomagali? Nie mam pojęcia. Zanim się upewnię, to pójdziemy spać na godzinę, żeby było wszystko ok, bo znowu dałam się poobijać. No, łóżko. Godzina. No i bardzo dobrze, no świetnie. Super. Myślałam, że możemy spać do konkretnej godziny, ale godzina też mi wystarczy, spokojnie, nie? Dobra, zapiszemy sobie tu i chodźmy do tych orków, bo to są chyba ci, których potrzebuję. Więc... pogadajmy sobie z nimi. Tylko sprawdzę, czy czegoś tu nie ma. Zaraz zobaczymy. Tu jest Karrosh, Mechron. To do Mechrona miałam iść. Cześć! Witaj, wojowniku. Witaj, Mora. Co tu robicie? Wykonujemy misję. Jaką misję? Misję zleconą nam przez wodza. A co to za misja? Nie powinno cię to interesować. Nie mogę ci dać tego? Mogę. Przyniosłem żywność. Cholera! Co to ma być? Czemu tak długo? Co długo? Czemu tak długo? Musiałem na to czekać. Myślisz, że żywisz się samym powietrzem, czy co? Twój brat powiedział mi o tym dopiero... Zamknij się, Mora! Nie zwalaj winy na mojego brata. Zawsze długo mu schodzi, zanim znajdzie jakąś głupią morę, która przyniesie nam jedzenie. Ciesz się, że w ogóle chciało mi się tu przyjść. Nie tym tonem, Mora. A teraz daj mi te paczki i zabieraj się stąd. Nikt nigdy nie nauczył cię dobrych manier? Mi pewnie też się nie uda. Bierz te paczki i obyś się udławił. Dzięki, Mora. To nie miało być miłe, typie. Jest tu coś ciekawego w okolicy? Tak. Na przykład bariera. Jest bardzo ciekawa. Coś jeszcze? Dużo rzeczy, Mora. A ty zadajesz za wiele pytań. O nie, typ nie chce ze mną już gadać. Tu jest jeszcze Karrosh. Dzień dobry, nie mogę z tą gadać. Ork wojownik, no dobrze, czyli paczuszki oddane. Jezus Maria, brzytwiak. O Boże. Co tu się dzieje w tym obozie? Przepraszam, a ci orkowie to gdzie? Halo? Czy ten ork właśnie spadł na dół? Karrosh? Czy to Mechron właśnie się spierdolił? No bez jaj. Zabiliście tego brzytwiaka? A cholera wie, dobra. Najwyżej będziemy sobie go przyzywać, nie? Dobra, sprawdźmy, co tu jest lepiej. Kolejny kuferek. A kuferek zamknięty. Lewo. Fuck, lewo, prawo, 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 lewo, lewo. Dobra, miło. 5 wytrychów, mikstura, 2 miody i stara moneta. Fajnie, dobrze. Czy tutaj coś znajdę jeszcze? Ach, tu jest ta bariera. A ja się zastanawiałam, gdzież ona jest. Możemy pogadać? W którym miejscu jest ta bariera? Gdzie my teraz jesteśmy? A, czyli nie dojdziemy do domu strażników umarłych. No dobrze. Nie, to nie. Okej. No to w takim razie chodźmy w stronę obozu paladynów. Jak widzicie też w taki troszeczkę okrętny sposób, ale jakiś tam, mimo wszystko, to kierujemy się właśnie w stronę... Ale tu ekipa z Warszawy. Oh my god! O mój Boże! Co tu się dzieje? Ja nie wiem, kiedy ja się zapisałam w ogóle. Dawaj, Bezi! Halo! Matko Boska. Nie wiem, kiedy się zapisałam. A nigdzie. Chyba przed kufrem. Do którego już nie pamiętam kodu. Tak. Lewo, prawo, 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 lewo, lewo. Dobra, nawet udało mi się wytrychanie złamać. Widzę, że się set nie zmienił. To nie Gothic 3, gdzie się zawartość kufrów zmienia. Zakończymy sobie, moi drodzy, w obozie paladynów, tak ogółem. I w kolejnym odcinku postaramy się z obozu paladynów przedrzeć w stronę obozu. O, ten brzydziak tu leży. W stronę obozu bandytów. W stronę obozu bandytów i w stronę... No właśnie. To jest ekipa jakaś z Warszawy. Dzień dobry. Dobra, nie wiem, kto mi więcej zrobi krzywdy. Cerber czy goblin za mną? Aktualnie to ten Cerber, bo mnie atakuje. A ty co? Super, jeszcze jaszczurka. Co wy... to przeżyje. No fak! W ogóle fajnie, że uderzyłam ją praktycznie, a ona mnie w ogóle, ja nie wiem. Się zapisałam. Teraz zapisałam się. No czekam na tego Cerbera, no może najpierw. O, dzień dobry. Okej, tamten jest trafiony. Dobra. Elo mordo. Czy tu jeszcze nie było jednego Cerbera przypadkiem? Chyba było, ale coś tu nie wyszło. No witam, witam. Panie gobliniarz, jeden z drugim. Matko Boska, no. No ten czarny mnie bardziej bije. Przepraszam, powinna powiedzieć ciemny, bo YouTube banuje. Goblin afroamerykanin. On znajdzie do mnie drogę, czy się zabił? Halo. No. Łajzo. Dobra, usmażałam sobie mięso, więc możemy zjeść. W sumie to ja sobie ustawiłam, wiecie, budzik, ale żeby nie robić za długiego odcinka, jak zawsze. Ale no jak wiemy, że kończymy w obozie paladynów, no to jesteśmy już praktycznie obok. Tu jeszcze troszeczkę tego cholerstwa się kręci, więc w sumie nie zaszkodzi nam tego ogarnąć. Także no. Dobra, z niego tylko złoto. Z tych goblinów akurat sobie zbierzemy. No ten miał aż 10 sztuk złota, to naprawdę dużo. A ten miał za to tylko lagę. No dobrze, dobrze. Dobra, już wiem, skąd jest ten jeden jeszcze Cerber. Został tu taki pojedynczy. Dobra, tam jest ta jaszczura, która mnie wcześniej zabiła. Słyszę jeszcze jednego Cerbera. Dobra. Ta jaszczurka tu idzie, czy nie idzie? Dobra, nie wiem. Z serwerów na pewno nic nie ma, co nie? No chyba nie ma. Chodź, jaszczuro. No dawaj. Ty paskudo. Nie lubię bardzo z jaszczurami walczyć, nawet gorzej mi się wydaje niż z topielcami. No. Najlepiej jak ja ją trafię, ona też mnie trafi. Dobra, tą ostatnią miksturę zużyję, żeby tak nie chodzić praktycznie na zerze. Dobra, sprawdźmy jeszcze tutaj ten kawałek. Widzę, że nic oprócz ziół wielkiego tutaj raczej nie znajdę. No dobrze. Ale jesteśmy już praktycznie pod obozem. Tu jeszcze chodzą dziadostwa różnego rodzaju, na przykład brzytwiaki. I ogólnie to dzwoni mi telefon, także moi drodzy, ja zaraz będę musiała oddzwonić, ale my tych brzytwiaków się nie bawimy się z nimi. Wracamy prosto do obozu paladynów i tutaj sobie zakończymy odcinek. Tak więc już będę się z wami powoli żegnać. W kolejnym odcinku, tak jak już kilka razy chyba wspominałam, udamy się do obozu, na pewno magów wody będę chciała odkryć obóz i ewentualnie do obozu bandytów, jak nam się uda, no bo one są w sumie prawdopodobnie jedne obok drugiego, można by rzec. Więc tak, zapraszam was do dawania po sobie łapek w górę, jeżeli wam się podobał, do zostawienia po sobie jakiegoś komentarza, no i do suba z dzwonem, jeżeli chcecie widzieć więcej i podoba wam się to, co robię. Więc słyszymy się już w kolejnym odcinku jutro o tej samej porze co zawsze, czyli o 15:00. Cześć!